Witam wszystkich na moim kanale Techmanie HD. Z tej strony Paweł. Nadarzyła się okazja, abym złożył prosty komputer do kwoty 2000 zł i pomyślałem, że może nagram cały ten proces i pokażę Wam, jak on przebiegał. Składanie komputera tak naprawdę nie jest niczym trudnym ani skomplikowanym, a cały proces jest wręcz przyjemny i może sprawić, uwierzcie mi, naprawdę ogromną frajdę. Nim jeszcze zaczniemy cokolwiek budować, musimy najpierw dobrać odpowiednie części do naszych wymagań. Ten proces w rzeczywistości może nam zająć najwięcej czasu, jako że musimy przede wszystkim sumiennie przemyśleć to, dlaczego komputer będzie przez nas używany i wykorzystywany, ale należy pamiętać również o budżecie, jaki można na niego przeznaczyć. O zbudowanie tej jednostki zostałem poproszony przez znajomego, dlatego w takim wypadku wypadałoby dobrze dopytać właśnie z jakich aplikacji korzysta najczęściej i do czego komputer będzie przez niego używany. W tym przypadku ma to być dosyć mocny komputer do codziennej pracy, chociażby na wielu przeglądarkach jednocześnie. Ale i w przyszłości ma być otwarta furtka na przygotowanie maszyny do gamingu, czyli oczywiście gier komputerowych. Budżet w wysokości 2000 zł jest dosyć skromny, by zrealizować od razu te wymagania, dlatego też pokusiliśmy się o takie trochę, powiedziałbym, niecodzienne rozwiązanie, by na ten moment nie wydawać nic, ale to zupełnie nic, na dodatkową kartę graficzną. Zgodnie stwierdziliśmy, że lepiej zainwestować w ten moment w procesor, pamięć, i lepszy dysk. A w przyszłości, gdy się uzbiera już jakaś tam odpowiednia kwota, to zakupić już kartę graficzną wyższych lotów. Bez obawy, granie w niewymagające gry wciąż jest jak najbardziej możliwe dzięki wbudowanej grafice na procesorze. A krok ten pozwolił nam zaoszczędzić naprawdę dużo, przecież z i tak szczupłego budżetu. Obecne procesory mają wbudowaną grafikę właśnie na pokładzie. Nie jest ona może tak rewelacyjna, ale wciąż o wiele, wiele gier można komfortowo pograć. Sam gameplay zamieszczę pod koniec tego filmu, by udowodnić, że nie jest wcale tak źle. Wybraliśmy tę drogę doboru komponentów, gdyż nawet redukując pamięć RAM, czy rezygnując z większego dysku SSD, czy nawet dobierając słabszy procesor, to owszem, jakąś kartę graficzną byśmy jeszcze w ten budżet wcisnęli, ale na dobrą sprawę komputer pod każdym względem będzie średni. Więc w sumie po co? I w takiej sytuacji niewykluczone, że za rok będziemy chcieli mocniejszy procesor, większy dysk twardy, by pomieścić chociażby jakieś gry na nim, czy też może zacząć nam brakować pamięci RAM. Zacznijmy od zasilacza. Wybór padł na 430W jednostkę od EVGA. Moc taka w zupełności wystarczy nawet z myślą o przyszłej, mocniejszej karcie graficznej, jako że nawet po zbudowaniu pod pełnym obciążeniem pobór komputera nie przekraczał 70W. Jestem zdania, że jako dysk systemowy SSD to podstawa. Z kolei jeżeli w przyszłości mają tam również znajdować się jakieś gry, to 120 GB byłoby za mało, więc wybór padł na dysk Samsung 750 EVO o pojemności 250 GB, by zmieścić nie tylko system, ale i gry, by móc przyspieszyć ich ładowanie. Jako drugi dojdzie tu starszy 1TB dysk mechaniczny z poprzedniego komputera, ale go w koszta nie zaliczamy. Kolejno mamy płytę główną. Tutaj zagościł produkt Asusa z technologią zapewniającą stabilność i niezawodność oraz współpracujący z pamięciami DDR4. Producent zachwala wysokiej jakości dźwięk na płycie oraz podświetlenie LED. O płycie można powiedzieć wiele dobrego, ale że tych zalet jest sporo, zajrzyj do linku w opisie pod filmem, by poczytać o niej więcej. W zakresie procesora również miało być niedrogo, ale i wydajnie z odrobiną zapasu. Sięgnęliśmy więc po jednostkę Intela z rodziny i3 o nazwie modelowej 6100, wyposażonej w układ graficzny Intel HD Graphics 530. Jednostka ta doskonale się sprawdza do codziennych zadań, jak i w połączeniu z przyzwoitą kartą graficzną, którą tutaj oczywiście pominęliśmy, powinna zapewnić graczom zadowalającą płynność rozgrywki. Procesor, płytę główną i pamięć RAM zakupiłem u jednego sprzedawcy, a ten, zapewne chcąc zaoszczędzić na gabarytach przesyłki, zamiast wysłać to wszystko do mnie w oddzielnych pudełeczkach, zamontował elementy te wraz z wiatrakiem na płycie głównej. W sumie, dla większości użytkowników może i by to było na rękę, jednakże dla mnie sam fakt, że wiatrak był już nałożony, zaczął mnie zastanawiać, jaka pasta termoprzewodząca została tam wykorzystana lub
Może nie było jej wcale, chociaż, no może to mało prawdopodobne, ale wolę zaufać sobie niż komuś, kto skąpi na przesyłce. Po zdjęciu wiatraka widzimy, że najprawdopodobniej jest to uniwersalna pasta, która była już nalepiona na nowym wiatraku, czy też na radiatorze. Bez wahania zdecydowałem się całkowicie ją usunąć. Oczywiście wystarczyłaby ona dla większości, lecz ja już wiele lat temu nauczyłem się, że dobra pasta termoprzewodząca naprawdę się opłaca. Potrafi obniżyć temperaturę podzespołów, na które ją zastosujemy, co odwdzięczy się wolniejszą pracą wiatraków, a to rzecz jasna ukoi nasz zmysł słuchu. Gdyż no, przegrzewający się procesor czy karta graficzna w niektórych przypadkach przypomina odgłosy wydobywające się z tartaku. Pasta, z której korzystam przez kilka ostatnich lat, to wydatek rzędu no, może 50 do 70 zł. Jest ona jedną z najlepszych, no przynajmniej nią była przez ostatnie 6 lat, no niestety w ostatnim roku pojawiła się lepsza, z tym, że kosztująca prawie 250 zł, więc to raczej do ekstremalnych zastosowań. Jednakże pasta, nawet w tak małej tubce, wystarcza na wielokrotne użycie. Ja tę pastę stosowałem już w mocno podkręconych procesorach i kartach graficznych, co zdawało świetne rezultaty. Co do sposobu nałożenia samej pasty, to tak naprawdę nie ma to większego znaczenia. Wystarczy położyć kulkę, narysować literę X przy pomocy pasty, czy tak jak ja, rozsmarować cienką warstwę. Chociaż na filmie może wydawać się, że jest jej nałożone tak wiele, że lada moment jej nadmiar miałby wypłynąć obudową, ale to tak naprawdę złudzenie optyczne. W kwestii pamięci RAM wystarczyć by mogło 8 GB, lecz jako że osobiście jestem zagorzałym zwolennikiem wyłączenia pliku stronicowania, 16 GB to raczej minimum. Tak więc dwie kości po 8 GB z zachowaniem trybu Dual Channel. Ta obudowa była dostępna w kilku wariantach kolorystycznych. Tutaj, no jak widać, wybór padł na zielony. Teraz odpręż się i zobacz, jak wyglądał proces składania tego wszystkiego w całość. Może i ty pewnego dnia zechcesz złożyć coś na siebie.
go.